No, słuchajcie, sytuacja jest taka, że rozwalił mi się but już od jakichś paru dni. Chodzę w rozwalonym bucie. A że zaczął padać deszcz. O, zobaczcie, padał deszcz. I spotkałem bardzo ciekawego człowieka. On naprawia buty i jest przenośnym szewcem, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zdjąć tego buta bucie, i przekazać. Bucie. No problem. No problem. I przekazać, słuchajcie, w ręce fachowca. Jestem trochę uziemiony. No ale czuję, że pan fachowiec da radę. Dobra, zostawmy go samemu sobie. Zobaczymy efekt końcowy. Facetowi wystawała z jego torby maczeta i się zapytałem, co to jest. A on mi wyjmuje jakieś szydełko, jakieś sznurki i mówi, że buty reperuje. No to sobie robię buty. No a za oknem znowu pada, słuchajcie. Ta Ruanda już któryś raz mnie wita taką pogodą. Ale widocznie taki mają tu klimat. Wróćmy do naszego szewca, zobaczmy, co on tam w ogóle robi. Roli! Coś mówi. Oh, how is job? How is job? You will be finished? You will be finished? Finish. Oh, great. What job? Kai really do. Good job. Really good job, my friend. They are. Sir, I want to say thank you. Thank you. Słuchajcie, pan niecałe 15 minut po prostu ogarnął temat mojego buta. Myślę, że się przez najbliższe 2 tygodnie jeszcze wytrzyma, a później mogą iść Salomony do kosza. No, tyle, na razie.